ponad 600 uczestników z wszystkich parafii archidiecezji lwowskiej, a także przedstawiciele z innych diecezji Ukrainy uczestniczyli w 23. archidiecezjalnym Dniu Młodzieży pod hasłem Pielgrzymi Nadziei, które rozpoczęły się wieczorem 6 września w lwowskim seminarium duchownym w Brzuchowicach. Po rejestracji i zakwaterowaniu młodzież zgromadziła się w dużej kaplicy seminaryjnej. Słowo wstępne wygłosił ksiądz Aleksander Biszko i ksiądz kanclerz Władysław Grymski, którzy przybliżyli młodzieży tematykę tegorocznych Dni Młodzieży. Konferencja wprowadzająca została wygłoszona przez Natalię Szpikulę, kapelana chrześcijańskiej służby ratunku, o tym, gdzie i jak znachodzić resursy, by pomagać ofiarom wojny. Następnie po kolacji odbyła się wspólna procesja z figurą świętego Michała Archanioła leśnymi ścieżkami Brzuchowic, którą poprowadził biskup Edward Kawa. Podczas nocnej adoracji młodzież wspólnie modliła się o świętość i jedność swoich rodzin oraz prosiła Boga o jak najszybszy dar pokoju dla Ukrainy, ochronę i błogosławieństwo dla naszych obrońców. Bez, proszę. Nie. Ruszajmy zaraz z przygotowanej figury od góry Archano do naszej kaplicy. Tak byłoby dobrze, gdy dalsze nasz mołdanie i mołdowno zostać.